studiu Radia 5, Marek Gałązka, wicedyrektor Sowalskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, również witam serdecznie radiosłuchaczy. Stachur Jada 2013, pierwsza odsłona w Suwałkach, 28-29 listopada, to już jutro. Nie będzie koncertu stachurskiego, bo takie opinie też słyszeliśmy. Chodzi o... No jeśli chodzi o Stachurskiego, to myślę, że prędzej może gdzieś latem przy okazji Dni Suwałk. Natomiast wydaje mi się, że klimat jesienny, właśnie ten listopadowy i nasz tutaj suwalski fantastycznie nadaje się do tego, jak również nowe miejsce, jakim jest Suwalski Ośrodek Kultury i ten nasz nowy obiekt nadaje się do tego, iżby wskrzesić pewną atmosferę, ideę, która królowała w latach 80., kiedy Edward Stachura po swojej tragicznej, samobójczej śmierci stał się nagle niebywałym idolem ówczesnej młodzieży, młodego pokolenia. Natomiast, co ciekawe, Stachuriada suwalska, pierwsza, specjalnie ją tak nazwaliśmy, bo rzeczywiście Stachuriada nigdy nie dotarła do Suwałk. Najbliżej Suwałk była w Olecku, oczywiście gdzieś tam dzięki działalności mojej i grupy po drodze. Ale Stachuriada suwalska powstała dzięki pewnemu takiemu podpaleniu się artystowskiemu dwóch młodych ludzi z Suwalskiego Ośrodka Kultury, a właściwie trójki. Przede wszystkim mówię tutaj o Mietku Iwaszce, plastyku, który znany jest chociażby ze słynnego projektu Biurowiec Sztuki i ze znakomitej pracy edukacyjnej jeszcze w dawnym Młodzieżowym Domu Kultury, teraz w Soku, oraz Paweł Bydelski, który jest twórcą animatorem słynnego suwalskiego ucha muzycznego, czyli Suma. To oni wymyślili, żeby zrobić coś w rodzaju takiej stachuriady, jak w tamtych czasach, żeby młodych ludzi zapalić do pewnego rodzaju właśnie kreatywności, do pokazania własnej twórczości, do pokazania własnej możliwości twórczych, inspirowanych mentalem Stachury. Czyli no właśnie, bo Stachuriada suwalska to nie tylko koncerty, to też wystawy, biennale, performance. Tak, Islam artystyczny, nie literacki. Nieliteracki, to uprzedzam od razu, ale w pierwszym rzędzie chciałbym powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy i pewnej zmianie, którą wczoraj wykonaliśmy po konsultacji szybkiej z Krzysiem Topolskim Arczynem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mamy wśród suwalczan w tej chwili jednego z największych artystów, performerów muzycznych na świecie. Krzysztof Topolski, ako Arczyn, znany jako Arczyn, brat naszego słynnego Bogdana Topolskiego, dyrektora festiwalu, Blues Festiwalu, jest perkusjonalistą z wykształcenia po Akademii Muzycznej w Gdańsku, ale jednocześnie jest jednym z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się performerów muzycznych na świecie. W tej chwili wykonał pewien ogromny wysiłek w postaci projektu, na który dostał specjalne stypendium z Instytutu Narodowego Audiowizualnego Ministerstwa Kultury Polskiego oraz amerykańskiej fundacji CEC. I wyobraźcie sobie Państwo, że dokonał karkołomnej roboty, kilkadziesiąt czy kilkaset godzin nagrań na znakomitym sprzęcie dzięki temu stypendium, wykonanych jako nagrania terenowe Suwalszczyzny i Mazur Garbatych. I tam są, to są niebywałe w ogóle historie. Tam są dzwony Bazylki w Sejnach, tam jest dźwięk pod mostem, pod kanałem augustowskim, tam jest dźwięk trzcinek na Jeziorze Krzywym, tam jest dźwięk ze środka Jeziora Krzywego i tak dalej, i tak dalej. Jest pod mostu w Stańczykach. I Krzysztof tworzy z tego pewną kompozycję. Natomiast zaraz po tym koncercie, myślę gdzieś około godziny 19:30, otworzymy wystawę pamiątek po Edwardzie Stachurze. Przepiękna wystawa, miałem okazję ją oglądać. Głównym autorem, aranżerem tej wystawy jest Jerzy Stachura Junior, bratanek Edwarda, który pojawi się w piątek u nas w Suwałkach. Oraz wystawę prac samego Jerzego Stachury Juniora, który od kilkunastu lat jest również bardzo ciekawym, interesującym malarzem o specyficznej wręcz pseudonimie Vincent Zgrabówka, czyli Vincent van Gogh Zgrabówka w Gdyni.
też swoją jedną z prac prezentuje dla laureata slamu artystycznego. Piątek zapowiada się w ogóle niesamowicie, bo po pierwsze będziemy mieli najpierw performance duetu Rano Jana, a więc no, o niespożytych siłach Pawła Bydelskiego i jego kolegi. Zaraz po tym performance o godzinie 18 zaczynamy ogromny, duży koncert folkrockowy, absolutnie folkrockowy, z udziałem no, takiego już, wydaje mi się, archetypicznego tria grającego Stachurę, czyli z udziałem Jerzego Stachury juniora, bratanka poety, tego samego malarza, o którym wspominałem, właściwie traktowanego przez samego Edwarda jako swojego syna, ponieważ Edward Stachura nie miał dzieci. Końcówka slam. Slam artystyczny, zapraszamy do slamu artystycznego. To nie jest slam literacki, poetycki. Scena po środku, dookoła widownia. Każdy ma prawo wejść na scenę, ma swoje 5 minut i przez te 5 minut może pokazać siebie, swoją wolność artystyczną, swoją kreację, swoją twórczość, siebie prawdziwego, siebie takiego, jakiego by chcieli, żeby zobaczyć. Mamy zamiar grać do białego rana.